dlaczego 20-30-latkowie mówią, że są starzy, to chyba tak nie jest, co? To głupota, co? Tak, nieraz mnie zaskakują młodzi ludzie, którzy mówią nieraz, że już są za starzy na jakiekolwiek ćwiczenia. A jak się pytam, a ile pan ma? A mówi, mam dopiero 30-32 lata. Ja mówię, i pan mówi, że pan już jest za stary na to? Przecież pan kpi sam z siebie, no proszę pana. Wielu z was pewnie widziało już odcinek u Jacka Gadzinowskiego z wizyty u pewnego mega przesympatycznego 93-letniego żołnierza Armii Krajowej. Trudno w to uwierzyć, ale prowadzi on swój własny kanał na YouTube, a jakość merytoryczna jego vlogów przewyższa moim zdaniem dużą część dzisiejszego YouTube'a. Ja jestem Żaba i dzisiaj chciałbym wam przedstawić bliżej postać Dziarskiego Dziadka, najstarszego YouTubera w Polsce. Może na początek o jego kanale, który założył bardzo dawno, bo prawie 10 lat temu, a dokładnie 12 lipca 2006 roku. Do dnia dzisiejszego udało mu się zgromadzić ponad 20 tysięcy subskrypcji i ponad 1 360 tysięcy wyświetleń wszystkich filmów na kanale. Pierwszy materiał pojawił się u niego dopiero po ponad 7 latach od założenia kanału, a dokładnie 20 grudnia 2013 roku. Jest to odcinek, w którym Dziarski Dziadek pokazuje sposoby na długowieczność, a skupia się tu na ćwiczeniach ruchowych. Czapki z głów i ogromny szacunek za tak pozytywną energię w takim wieku. Ja wam przedstawiam kawałek filmu, ale moim zdaniem grzechem byłoby nie obejrzeć go całego. Nazywam się Antoni Huczyński. Mam 91 pełnych lat i czuję się nadzwyczaj dobrze. Dlaczego ja czuję się nadzwyczaj dobrze, pomimo że już dobiegam do 92 roku życia? Dlatego, bo uważam, że aktywność ruchowa, ćwiczenia gimnastyczne, ruch jest niezbędnie potrzebny. Niestety, pan Antoni Huczyński na swoim kanale wrzucił tylko 16 materiałów, a szkoda, bo przyznaje, że brakuje im na YouTube vlogów od takich właśnie osób, które swoje w życiu przeżyły i mogłyby się dzielić tym z młodszymi ludźmi, którzy mają jeszcze wiele w przyszłości przed sobą. Oprócz materiałów poświęconych długowieczności, mogliśmy u niego zobaczyć również materiały związane z pisaną przez niego książką pod tytułem Mój sposób na długowieczność. Osobiście sam myślę nad zakupem tej książki i przeczytaniem jej w wolnym czasie, a oto jeden z cytatów, jaki możemy w niej znaleźć. Walka o życie jest tą najcięższą. Coś niebywałego to tłumaczenie, że nie ma się czasu. To nie może tak być. Każdy musi o sobie pomyśleć. Nikt tego za nas nie zrobi. Trzeba dbać o siebie i nie wolno odpuszczać. Zdrowe odżywianie i przestrzeganie diety. Codzienna gimnastyka po kilka godzin dziennie na świeżym powietrzu. Lodowate prysznice i nacieranie się śniegiem. To wszystko sprawia, że pan Antoni jest tak pozytywnym i promiennie uśmiechniętym człowiekiem pomimo swojego wieku. Przeżył wojnę i okupację, a mimo to dalej ma się świetnie. Warto też uwzględnić, że miał, jak mówił w wywiadzie, fatalnego ojca. Mimo tego, że jego ojciec był pułkownikiem, od zawsze olewał swoich synów i córkę, ponieważ pan Antoni miał również 3 braci i siostrę. Nawet czasami dochodziło do tego, że bił ich bez powodu. A później pan Antoni musiał jeszcze przeżyć tak wiele smutnych momentów. Wojna, okupacja, wszędzie śmierć i okrucieństwo. To jest po prostu nie do uwierzenia, że pomimo tak ciężkiej przeszłości, można jeszcze w takim stopniu cieszyć się swoim życiem na starość. Oprócz tego zapraszam również na wywiad z panem Antonim, do którego link znajdziecie w opisie. Możemy dowiedzieć się z niego m.in. jak Dziarski Dziadek ma doskonały kontakt z widzami i odpisuje na ich wszystkie wiadomości i wiele innych ciekawostek o życiu tego wspaniałego starszego człowieka. W dzisiejszym materiale to było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, a także w komentarzu napisać propozycję na kolejny odcinek. W opisie znajdziesz również link do mojej grupy na Facebooku, do fanpage'a i do grupy dla widzów mojej prawidłowej ekipy. Ja już się z wami żegnam. Do następnego. Siemano!